Szanowni Państwo, premier Donald Tusk wycofał swój podpis pod kontrasygnatą prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącą Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Czy to wycofanie tego podpisu, które zdaniem wielu ekspertów jest rzeczą niedopuszczalną, która nie mogła po prostu powstać, nie mogła do tego dojść. Donald Tusk nie miał prawa wycofać tej kontrasygnaty. Czy od tego momentu możemy mówić o początku końca Donalda Tuska, ale już takim naprawdę poważnym? Ja uważam, że tak, oczywiście na dziś to jeszcze nie jest koniec polityczny. Donald Tusk będzie rządził, ale Tusk wpadł w pułapkę, wpadł we własne sidła. Być może nawet wpadł w sidła, które zastawił na niego prezydent Andrzej Duda. I o tym, jak eksperci w różnych miejscach, różni eksperci, nawet na antenie stacji TVN, czyli wiecie gdzie, w którym miejscu, jak przychylnym obecnej władzy, krytykują działanie Donalda Tuska i mówią, że Tusk nie miał prawa tak zrobić. I ja wam dziś tutaj teraz pokażę najciekawsze wiadomości. Witam szanowni państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy: o subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, o łapkę w górę i o komentarz dla zasięgu. To są trzy rzeczy, które bardzo wspierają naszą działalność tutaj w systemie YouTube. Dziękuję wszystkim patronom, zachęcam do udziału w zrzutce i zbiórce na kanał Analiza Polityczna w platformie Patronite i wspierającym kanał przez system YouTube. Mamy również kanał Analiza Polityczna Ekstra, komentarz pierwszy, tam będzie link do materiałów z tego kanału. Zachęcam, bo się rozwijamy tutaj jako grupa Analiza. Szanowni Państwo, tak jak już wczoraj na bieżąco, na szybko relacjonowałem dla Was sprawę wycofania podpisu pod kontrasygnatą przez premiera Donalda Tuska, pamiętacie całą historię, prezydent Andrzej Duda wysłał taką kontrasygnatę informującą o tym, że dany sędzia będzie nadzorował proces wyboru nowego przewodniczącego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, czyli no, nic wielkiego, no po prostu sędzia będzie nadzorował proces wyboru, tak? Wysłał taką kontrasygnatę, bo miał taki obowiązek wysłać do premiera Donalda Tuska. Tusk ją podpisał, wybuchła wielka awantura o to, że ją podpisał, bo ci wszyscy paleosędziowie, czyli ci starzy sędziowie sprzed 2018 roku, no może nie wszyscy, generalizuję, ta śmietanka, która się cały czas angażuje politycznie, oni zaczęli krytykować Tuska, że on podpisał tą kontrasygnatę, bo przecież tam jest wyznaczony przez Andrzeja Dudę neosędzia. Neosędzia, którego oni nie uznają. No i Tusk się pokajał. No, nastąpił błąd, przepraszam, błąd urzędnika, który mi to dał do podpisu. On nie zauważył tutaj kontekstu politycznego, no ale trudno, mówił Tusk. Podpisałem, no już tutaj tego podpisu nie mogę wycofać. No dziękuję bardzo, do widzenia, tak? No i teraz dwóch sędziów wczoraj, w poniedziałek, składa wniosek o wycofanie tej kontrasygnaty do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i na bazie tego wniosku, to już jest zastanawiające, że oni to złożyli, Donald Tusk mówi, wycofuje swoją kontrasygnatę, wycofuje ten podpis. No Chryste Panie, nie mógł tego zrobić. Miał obowiązek to podpisać. Jeżeli by nie podpisał, to musiałby to bardzo dobrze uzasadnić. Tak jest system prawny w Polsce zbudowany. Prezydent informuje i oczekuje kontrasygnaty od Donalda Tuska, bo informuje go o swoich działaniach. Tusk te działania przyjął. Nie można tego później odwołać. Tak jak on to zrobił. No, wycofałem swoją kontrasygnatę. I co mi zrobicie? Równie dobrze Andrzej Duda mógłby powiedzieć, jestem prezydentem, wycofuję swój podpis pod powołaniem rządu Donalda Tuska w grudniu. I co? I co mi zrobicie? I nie ma, tak? No, nie możemy żyć w takim państwie, w którym premier może robić sobie wszystko to, co chce i bez żadnych konsekwencji. No, ale jeżeli nawet politycy Platformy Obywatelskiej przekonują, że dobrze się stało, dobrze zrobił Donald Tusk, tutaj walczymy o praworządność, przywracamy praworządność w Polsce, no to zobaczcie kilku ekspertów. Teraz przed swoimi oczami widzicie opinię pana profesora Marka Chmaja w tej sprawie, który dość szczerze mówi, no wiecie kim jest profesor Marek Chmaj, blisko związanym z obecną władzą mecenasem, prawnikiem, autorytetem w tej dziedzinie. Mówi Marek Chmaj, premier, nie mógł wycofać tej kontrasygnaty. Nie mógł wycofać tego podpisu, ale jak podkreśla Marek Chmaj, kto mu zabroni, jeżeli rządzący się na coś uprze, jeżeli polityk się na coś uprze, nikt mu tego nie umożliwi. No i święte słowa, to jest racja. No ale żeby nie było, że tylko Chmaj, chociaż to już by taka opinia pana Chmaja wystarczyła. Zobaczcie, co na antenie Polsat News mówi o tym inny profesor, pan Jan Majchrowski. Zobaczcie.
Nie no dobrze, panie profesorze, to nie są akty co się premiera. Dzieje w tym momencie? Czy to wycofanie się pana premiera Tuska z kontrasygnaty jest skuteczne? Nie, oczywiście, że nie jest. A w ogóle, panie redaktorze... Ale to pan państwa... tak uważa, ale na przykład podejrzewam, że prawnicy, z opinii których korzystał premier, uważają inaczej. A ja nie no wiem, bo po co by miałby to robić? A czy pan zna choćby jedno nazwisko tych prawników? No, bo ja być nie. Może na przykład pan minister Berek jest człowiekiem takim... No ale to podobno on błąd popełnił. Kompetencji korzysta pan premier. No, ale to przecież pan premier Tusk przed chwilą powiedział, że pan minister Berek popełnił błąd. I to on popełnił ten błąd, bo mu pan minister Berek odłożył. Dobrze, odłoży. Ale błędem była ta pierwsza kontrasygnata, więc jeżeli pan minister Berek popełnił błąd, to teraz pan premier się z tego wycofuje. To może jutro wycofa ten błąd. To może jutro wycofać się z wycofania swojego błędu, a pojutrze z wycofania swojego błędu. Doprowadza pan sprawę do absurdu. Nie ja ją doprowadziłem do absurdu. Tylko ten, kto bawi się prawem w sposób zupełnie nieodpowiedzialny. Panie Kto zaczął się pierwszy bawić prawem? Czy nie czasem rząd Prawa i Sprawiedliwości? Nie, panie redaktorze, proszę państwa, pierwsi prawem zaczęli się bawić ci, którzy wybrali sędziów Trybunału Konstytucyjnego na przyszłą kadencję. I to jest poza sporem. Czyli jeszcze 2015 przed rządami roku. Prawa i Sprawiedliwości. Tak, wtedy się to wszystko ale zaczęło. Czy ta Okej, to jeżeli mamy już za sobą wysłuchaną opinię pana profesora Jana Majchrowskiego, to zobaczcie, co... Na antenie TVN 24, to jest bardzo ważne, nawet tam mówi sędzia Sądu Najwyższego, pan sędzia Piotr Prusinowski. Proszę bardzo. Czy da się tą sytuację jakoś odwrócić, panie sędzio? Nie, ponieważ nie można cofnąć raz udzielonej kontrasygnaty. Czyli jak widać... Nie tylko autorytety prawej strony sceny politycznej, autorytety związane z opozycją, takie jak na przykład mecenas Bartosz Lewandowski, uważają, że premier nie mógł wycofać tej kontrasygnaty, ale również uważają tak autorytety sędziowskie związane z zawodem sędziowskim od lat, czy gdzieś tam nawet kojarzone z dzisiejszym obozem władzy, tak jak profesor Marek Maj. Ci wszyscy prawnicy mówią, że premier nie mógł wycofać swojego podpisu pod kontrasygnatą. Mówi tak również i uważa profesor Ryszard Piotrowski, którego ja uznaję za bardzo obiektywnego, bo jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to krytykował Prawo i Sprawiedliwość, rządzi Platforma Obywatelska, niemal za wszystko profesor Piotrowski krytykuje Platformę Obywatelską. A żeby był oczywiście wątek humorystyczny, no to jeszcze zobaczcie, jak na pytanie o kontrasygnacie reaguje i odpowiada pan profesor Rzepliński. Oczywiście tutaj możemy się tylko pośmiać. Tak było na antenie Radia Z, ale to oczywiście, tak jak podkreślam, to jest wątek humorystyczny, bo de facto można byłoby to tak skwitować i tak to odpowiadać, jak odpowiedział profesor Rzepliński. Zatem, szanowni państwo, w mojej ocenie Donald Tusk tym zachowaniem zepchnął się jeszcze dalej niż spychało, czy była próba spychania na meandry niepraworządności polityków Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk i jego administracja zachowują się dużo gorzej niż zachowywało się Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość robiło wszystko w ramach obiegu prawnego. Załatwiali sprawy ustawami, nie uchwałami, robili wszystko zgodnie z prawem, z podpisem prezydenta i tak jak to się powinno odbywać. To się wówczas oczywiście nie podobało Komisji Europejskiej. A Donald Tusk i jego administracja robią rzeczy niezgodne absolutnie z polskim prawem. Tak? Nie mógł premier wycofać kontrasygnaty, nie mógł minister sprawiedliwości wymienić prokuratora krajowego, nie mogli wejść do Telewizji Polskiej, nie mogli wejść do Krajowej Rady Sądownictwa, nie mają prawa prosić sędziów o to, żeby wyrażali czynny żal, a to wszystko dziś dzieje się w Polsce i to wróci do Donalda Tuska. Prędzej czy później. Dziś każdy może mówić premier, jeżeli będzie mówił, że przywracamy praworządność w Polsce, przywracamy normalność, może będą mu mogli politycy PiS-u mówić: chłopie, ty niczego nie przywracasz, ty po prostu robisz jeszcze gorzej niż my, ty wywracasz system prawny w Polsce do góry nogami. Jesteśmy dziś w Polsce na takim etapie, że jeżeli nie nastąpi jakiś reset, to dojdzie do jakichś tragedii prawnych. Dojdzie do wielkich kłopotów. No to wszystko robi Tusk, Bodnar i wszyscy ich poplecznicy, posłowie, którzy za takimi rozwiązaniami, jakimiś uchwałami dziwnymi głosują w Sejmie. Źle to wygląda i mam taką teorię, że Donald Tusk w pewnym momencie się z tego wymiksuje
A żeby nie odpowiadać za to wszystko, to zdobędzie jakieś stanowisko w Unii Europejskiej, które da mu immunitet. Tak uważam, takie jest moje zdanie. Dlatego jeżeli dojdzie do ewentualnej zmiany władzy w Polsce, PiS musi działać bardzo szybko, albo nowa koalicja rządząca musi działać bardzo szybko, jeżeli będą chcieli rozliczyć Donalda Tuska. I przede wszystkim ważne jest jedno, ja to będę tutaj mówił, podkreślał. Nie bać Tuska. To jest bardzo ważne. Do zobaczenia.